Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Twój czas w życiu może się wydawać taki przez twój grzech, jakbyś był cudzoziemcem. Jakbyś czuł, że niebo to nie jest twoja ojczyzna. Jakbyś czuł, że coś nie gra w twojej relacji z Bogiem. Jesteś cudzoziemcem. Jesteś kimś, który nie czuje przynależności do danego obszaru terenu, do nieba. Święty Paweł Apostoł mówi: nasza ojczyzna jest w niebie. Tymczasem możesz czuć się dzisiaj tak przez swój grzech, przez zaniedbanie prawa Bożego, jakbyś był cudzoziemcem. My, Polacy, również zostaliśmy ochrzczeni z narodu pogańskiego. Wywodzimy się z narodu pogańskiego. Nie byliśmy przecież narodem wybranym, narodem żydowskim, a jednak Bóg dzisiaj zapowiada coś niesamowitego. Coś, co nie mieści się w ludzkich ramach myślenia. Że cudzoziemców, pogan spoza Izraela, tych, którzy czują się poza Ojczyzną Niebieską, przynależących do Ojczyzny Niebieskiej, powołuje i mówi: niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi: Pan z pewnością wykluczy mnie ze swojego ludu. Zauważ, że Bóg dzisiaj pokazuje przez proroka Izajasza powszechność zbawienia. Mówi o tym, że cudzoziemiec będzie przyprowadzony na świętą górę i będzie rozweselony w domu modlitwy. I dzisiaj chcę cię zachęcić do radości z tego, że mimo to, że jesteś cudzoziemcem i upadasz w swoich grzechach, i może coś tam ci się nie powodzi, może coś się nie udaje, to mimo to Bóg zaprasza cię dzisiaj do tego, abyś stanął na Jego świętej górze, tam gdzie jest Jego chwała, przed Jego tronem, i abyś oddał Mu swoje życie, aby niebo było twoją ojczyzną, abyś mógł się rozweselić w mieście Bożym, w Jeruzalem, w domu modlitwy. Więc dzisiaj też pamiętaj o tym, że jest niedziela i potrzebujesz spotkania w domu modlitwy, nie tylko na mistycznej świętej górze, na mistycznym mieście Bożym, w twoim sercu i dążyć do niebieskiego Jeruzalem, ale potrzebujesz też, aby się rozweselić, tego pójścia do domu modlitwy. Tam czerp radość i tam czerp siłę. Święty Paweł dzisiaj mówi, że dary łaski i wezwania Boże są nieodwracalne. To jest też coś, co powinno cię zachwycić i wzruszyć. Bo skoro Bóg powiedział, że zaprasza cię do ojczyzny nowej, że jesteś cudzoziemcem, zbłądzonym, pobłądzonym, nieradzącym sobie ze swoim życiem, skoro Bóg tak powiedział, to nigdy tego nie odwoła. I żadnych innych obietnic, które ci Bóg złożył w twoim życiu, czy przez proroków, czy przez Pismo Święte, Bóg nigdy tego nie odwoła. I ty staraj się uwierzyć w to dzisiaj mocno, bo to jest dobra nowina dla ciebie. Jeszcze święty Paweł dzisiaj nam zwraca uwagę na to, że wszyscy dostąpiliśmy nieposłuszeństwa, abyśmy wszyscy mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Zauważ, że Bóg dał ci tak wielką wolność i tak wielkie, że pozwolił ci niejako ubrudzić się w grzechu, abyś mógł doświadczyć owocu Jego miłosierdzia, abyś mógł doświadczyć daru Jego miłosierdzia. To jest też bardzo przejmujące i bardzo ujmujące, że już nie musisz martwić się swoimi problemami,
jakimiś swoimi grzechami, tym, co cię zniewala, ale przyjąć miłosierdzie. Chciałbym, żebyś się wzruszył tym dzisiaj, żebyś przyjął to, że Bóg pozwolił ci się ubrudzić, bo chce ci pokazać, jak bardzo cię kocha, jak wielka jest Jego miłość względem ciebie, że Mu nie przeszkadza twój grzech, że Mu nie przeszkadza twoje zniewolenie, że Mu nie przeszkadza to, że zapominasz o domu modlitwy, że Mu nie przeszkadza wiele innych rzeczy, których nie domagasz. Mu przeszkadza twój brak wiary, twój brak przyjęcia miłosierdzia. Bóg czeka, żeby cię dogonić miłosierdziem, żeby cię kąsać miłosierdziem. Jest bardzo wierny w tych słowach, jest bardzo wierny w tym miłosierdziu. I Bóg oczekuje tylko wiary, jakiej miała kobieta kananejska, która do niego przychodzi. Oczekuje od ciebie tylko wiary. Bóg nie oczekuje od ciebie bezgrzeszności. Nie oczekuje od ciebie, że będziesz bez grzechu, bez zniewolenia. Nie oczekuje od ciebie, że będziesz święty już teraz. On oczekuje od ciebie tylko wiary. I mówi do kobiety, pochwali kobietę: takiej wiary nie znalazłem. Twoja wiara, przez twoją wiarę niech ci się stanie. I Bóg czeka z miłosierdziem, aż ściągniesz to miłosierdzie swoją wiarą. Aż ściągniesz to miłosierdzie aktem woli. Aż powiesz mu po prostu: tak, chcę, Panie Jezu, przepraszam cię za moje grzechy, oddaję ci swoje życie, chcę żyć inaczej. Bóg dzisiaj czeka na ciebie, czeka. I spodobało się Bogu, aby pewne sprawy na ziemię ściągać modlitwą wiernych. Nie wiemy dlaczego. Spodobało mu się tak. A skoro Bogu się podoba, to ściągaj dzisiaj strumienie miłosierdzia na ziemię. Pozwalaj Bogu. To jest też niesamowity akcent, że ty musisz pozwolić Bogu na to, żeby On mógł zadziałać w twoim życiu miłosierdziem. Musisz niejako wyrazić ten gest woli: tak, chcę. Bo jeżeli nie będziesz chciał, to Bóg nie wejdzie na siłę do twojego życia. Tak bardzo cię umiłował. I chcę ci jeszcze powiedzieć, że skoro Bogu podoba się, żeby pewne sprawy na ziemi zaistniały przez modlitwę i przez wiarę, to nie walcz z tym. A oddaj swoje życie dzisiaj Jezusowi, proś go o wiarę, która miała kobieta kananejska, i proś go po prostu o miłosierdzie dla siebie. I zauważ, że ten gest miłosierdzia jest za darmo, że jest tylko dla ciebie, specjalnie dla ciebie przygotowany. I dzisiaj możesz po niego sięgnąć, więc sięgaj z odwagą, nie bój się. Przemyśl ten dar miłosierdzia, to, że te słowa są nieodwracalne, i czuj się jak prawdziwy patriota ojczyzny, która jest w niebie. Czuj się tak, jakby to było twoje. Czuj się jako przyjęty do tej ojczyzny. Jesteś obywatelem nieba i niech tak się stanie w twoim życiu, aby ludzie, patrząc na ciebie, widzieli, jaką ojczyznę reprezentujesz. Oczywiście nie przeczy się to i nie stoi w kłótni z patriotyzmem, jaki masz w sercu do swojej ojczyzny, ale są priorytety. Jest coś ważne i ważniejsze. Jak patriotyzm nie może obyć się bez wiary w Boga, polski patriotyzm, tak musisz wiedzieć, że jest to czymś spowodowane. Dlatego najpierw patriotyzm ojczyzny, która jest w niebie, następnie patriotyzm, umiłowanie Polski i polskości. Niech to idzie też w parze, jedno z drugim, abyś czuł się prawdziwym Polakiem, prawdziwym obywatelem swojej ojczyzny, ale nie zapomniał, że twoja pierwsza ojczyzna, do której jesteś powołany, to ojczyzna niebieskiego Jeruzalem, ojczyzna nieba, gdzie już nie będzie łzy, gdzie już nie będzie bólu, gdzie już nie będzie strachu i nie będziesz musiał martwić się o jutro.
Dobrej niedzieli, przeżyj ją dobrze, oddaj chwałę Bogu, odpocznij i zagrzej się na kolejny tydzień. Niech Twoja wiara rośnie. Amen. Niech się tak stanie.